10:26, niedziela 15 października 2017 roku. Zaczynamy Rajza z kuli akcje Rower Pomaga. I dzisiaj o taki specjalny mój strój. Ze znanego japońskiego Sentaja Jurindzia zaczerpnięty. I jademy na koniec świata prawdopodobnie. Tutaj widzimy złotopolsko-jesień. No i widać, że i cykliści też są. A i zyskaliśmy tutaj na ulicy Pszczelarskiej w Brunowie nowy asfalt. Także mam nadzieję, że jeszcze w tym roku przejada się tutaj na rolki. Witam zaś roztomiłych ludków w bliżej nieokreślonej lokalizacji, jak to Gustaw we swoim ostatnim filmie powiedział, a był w Iłownicy. Pozdrawiam przy okazji. Słuchajcie, dzisiaj widziałeś dużo grzybiorzy w lesie czarnoleskim i tak się zastanawiam, bo te grzyby tutaj rosną przy drodze, są tak bezwidoczne, a żaden ich nie zbiorę. Ciekawe czemu. No piękne okazje. A żaden tego nie zbiorę. No cóż, ciągniemy dalej. Rower pomaga. Jadymy.
Jarzach Juszkajsi koledze Brzydowic. Słuchajcie, roztomili nad takim stawem przy linii kolejowej ze Brzydowic do Czechowic-Dziedzic. Takie oto ciche, spokojne, urokliwy plac tutaj, nie? Ta okolica tutaj się nazywa takim żabim krajem. No, powiedziałem, że tu jest cisza i spokój, że prawie się hop zjawił i ta cisza i spokój zakłócił. Słuchajcie, ta linia kolejowa, ona też idzie przez Czarnolesi. Przez Dobrzyk, przez Czarnolesi i do Czechowic-Dziedzic. Ona jest ze Brzydowic. To jest uprzywilejowana kolej cesarza Franciszka Ferdynanda. Widzicie też pozór, jaki fantastyczny tu jest wiadukt. Jaki wielki. Fest. Taką dosyć niespodziewaną akcją mamy. Sam policja się tu zjawiła. A z tego gryfnego miejsca przypominam, że dzisiaj jest taka rajza, kiero ma wyjątkowy charakter. Rower pomaga. Oczywiście, jak najbardziej. Symbole tej akcji muszą być. Nie ma dwóch zdań. Pamiętajcie, pomagajcie. Wiela się do, bo zawsze rower pomogą.
Słuchajcie, jest za 21. Jołwzie na terenie Republiki Czeskiej. Widać jakieś wybory tu będą. I słuchajcie, to co jest w Czechach powszechne, jak widzicie, robota w niedzielę. Oni niedziela mają tak jak normalny dzień roboczy, mimo tego, że je wolne. Akcjo rower pomogą także poza granicami Polski. Tam widać jedzie jakiś cyklista. O, może to był Gustaw. Zaśmamy tego pieruna, co tutaj robi w niedzielę. Co się tnie szlifierkom w niedzielę? U nas to jest nie do pomyślenia w Polsce.
Słuchajcie, to co żeście mieli przed chwilą okazję widzieć, ten pensjonat, to była Dolno Lutyniok, a ja był na noclegu z cyklistami w sierpniu, jak my jechali do Orłowej.
I to już dzisiaj są chałupki. Słuchajcie, to jest miejsce taki znane, bym powiedział. Tutaj zazwyczaj parkuje auto, kaj te auta stoją tam. Parkuje auto, kaj jada potem na rajza, na te bunkry, Darkowice. Łyny są kajś tam, w tamtym rejonie. No dzisiaj tam nie pojada, bo to już było za daleko. Ale dawno tu nie był na kole, co by tutaj dotrzeć. Także dzisiaj z tej akcji rower pomaga. Jedzie tam co? Jest to. Widzicie, nawet hopy się wadzą. Słuchajcie, jest już 14:17, czyli młoda godzina. A tutaj jest w miejscowości Olza. Jest pomnik. Nie widać tego. O, teraz będzie widać. W miejscu bitwy olzańskiej, stoczonej 23 maja 1921. W dowód pamięci powstańcom śląskim walczącym o powrót Górnego Śląska do Polski. No, ja zawsze był za lokalną historią. Dobrze, że ten pomnik tutaj stoi i fajnie, że o tym pamiętają. Słuchajcie, roztomili ludkowie, ja już je przy autobanie A4 Godów. Jakaś tutaj w okolicy, dokładnie nie wiem, do kierek miejscowości ten plac tutaj należy, ale to jest autobana A4. No i teraz się trochę zastanawiam, kaj jechać, bo tam widzę perfidny znak. A na moim cyferblacie je już, dajcie pozór, 2,60. Km. Czyli no, jakby nie patrzeć dzisiaj, seta mamy gwarantowane. I jest już za 10:03. Ja już jestem w miejscowości Łaziska, powiat wodzisławski prawdopodobnie. Tam widać Czantorio i chyba bloki z Karwiny. Za tymi stromami je Dziećmurowice, Kujny. A tam widać Orłowum, miasto w Czechach. A za tym Orłowum
Teraz się nam pokazuje nic innego jak Łysochora. Słuchajcie, to jest kościół wszystkich świętych. Wygodowie wodów to oczywiście, nie, łaziska, przepraszam, łaziska. Drewniany kościół wszystkich świętych, a obok niego no coś, co trudno skomentować. Słuchajcie, jak można tak zdewastować kaplicę? No nędza i rozpacz po prostu. Jeszcze tak perfidnie podpisane o ZOMO. Zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej za komuny. Szok.
Słuchajcie, rozstąpili już je pół piątej. Jeje, Jaszczymbie, Zdrój, Bzie na trasie Kaj Grzech zawsze do, prawie zawsze do Unkla Rumka jeździł, do Gogołowej. Słuchajcie, ale tutaj rzeź znot fajno taką reklama. Wylewki betonowe najbardziej zajebista ekipa na Śląsku. Oryginalnie, choć wulgarnie. Słuchajcie, roztomili ludkowie joje dali w Biu, dzielnica Jaszczymbiu. Czemu? No bo jakiś rajd jest samochodowy i tam są drogi pozawierane i joja taka indzy. Tutaj widać gruba pniówek. Pniówek. A tu oros jakiś se loto na balunie. No. Słuchajcie, roztomili ludkowie joje dali w Biu, dzielnica Jaszczymbiu. Czemu? No bo jakiś rajd jest samochodowy i tam są drogi pozawierane i joja taka indzy. Tutaj widać gruba pniówek. Pniówek. A tu oros jakiś se loto na balunie. No. To je dali Bzie. Tam jest gruba Zofiówka w Jaszczymbiu. O. I tradycyjnie muszę powiedzieć, jak była Łysochora, to i musi być Borynia. Je Borynia. A tym balunem celoto. A ja też już prawie będę miał 100 km. Kaj tam do chałupy jeszcze za 30. Ale to wszystko pamiętajcie do akcji. Rower pomaga. Jaja. Wydał mu 98. No to jeszcze jakieś 30 km do chałupy. Czyli będzie całkiem niezły wynik w tym sezonie, jeden z najlepszych. No te rozki nad kłodą kilometrów, bo no tam je pozawierane na tej trasie Eurovelo R4. No nie ma żadnego objazdu i tak jada, tak na siebie trafił. Rower pomaga. Słuchajcie, ja już jest na granicy z Bytkowa i Pawłowic, gminy Pawłowice konkretnie. Słuchajcie, tutaj zawsze godum, że jest staro-prusko-austriacko granica państwowa. Słuchajcie, jak jest tu nie był, to tu nie jeździli, a teraz kijak, że jak tu stanął, to się rozjeździli. Także pozdrawiam całą społeczność z Bytkowa. Fajnie, że mnie oglądacie.
Jest już godzina 19:06. Słuchajcie, ja już jest w Landeku. Przejeżdżałem przez ta druga. Z Chybio na Jasienica. Ruch piorunowy tam był. Fest. I teraz mogę wam powiedzieć, że zostało mi jakieś 4 km do chałupy. Jest, uwaga, 121 km. To jest tak jak w lecie, słuchajcie, a dzisiaj mamy 15 października 2017. Także jest pięknie, ale to jest wszystko do akcji Rower Pomaga. Dzisiaj specjalno rajza z Kulitego. A tutaj mamy tabliczka trochę taką wypłowiało. Wiśla, no trasa rowerowa. Ona będzie przeniesiona nad Zalew Goczałkowicki. Ja trochę nam się tu już ostrość chrzani, ale no jecima i to bym musiał dać na manual, ale myślę, że mnie widać. Ja specjalno rajza, specjalne szmaty. Ja no i co? Jadę dalej, do chałupy.